Witajcie, dzisiaj będziemy mówić o kolejnej produkcji online, Witam cię. mobilnej, czyli systemy Android i iOS będą grane. Mowa będzie o Summoner's War. To jest gra z takiego bardzo popularnego nurtu, który już zwykliśmy chyba nazywać kolekcjonerskim RPG, tak? To jest bardzo, Dokładnie tak. w zasadzie bardzo popularny na urządzenia mobilne rodzaj gier. Myślę, że ci, którzy oglądali nasze wcześniejsze recenzje, wiedzą dokładnie, o co chodzi. Chwileczkę, może przejdziemy. To jest moja mapka miasta. Nie, fajowe. Gra ma, jak widać, grafikę 3D, do której ja przyznam się szczerze, że byłem dosyć sceptycznie nastawiony. Zresztą ogólnie jak do tej produkcji. Wydawało mi się, że to raczej jest jakiś mało ciekawy taki klon jakiegoś Brave Frontiera czy coś takiego. Natomiast przyznam się szczerze, od razu mogę to na wstępie powiedzieć, że gra mnie bardzo mile zaskoczyła. Mam bardzo fajny system, bardzo dużo różnych fajnych patentów. O co tutaj chodzi? No, mamy oczywiście jakąś tam pulę naszych jednostek, zbieramy te jednostki. Może przełączę na taki widok, gdzie będzie ich widać więcej. Tych jednostek jest dosyć dużo, chociaż warto zaznaczyć, że one są tak troszeczkę, no nazwijmy to, powielane. To znaczy, każda jednostka, w tej grze mamy 5 elementów, i każda jednostka ma 5 elementów, znaczy 5 wariantów jakby takich elementarnych, które różnią się wizualnie, różnią się tylko kolorkiem. Natomiast to, co jest fajne, to jest to, że różnią się też skillami i to czasem bardzo diametralnie. To znaczy różne postaci, zależnie od elementu, mogą pełnić różne funkcje i to nie jest tak, że te kopie tych postaci w różnych elementach to jest takie powielanie na siłę. Naprawdę te postaci potrafią być diametralnie różne i sprawia to, że tych postaci do wyboru jest naprawdę bardzo dużo. Chwileczkę, może przejdźmy tutaj, żeby pokazać mniej więcej, ile jest tych postaci. To są postaci jednego elementu, to wszystko można sobie przez 5 pomnożyć. Czyli łącznie wszystkich 739, tak? Tak, natomiast też trzeba uczciwie powiedzieć, że to należałoby podzielić na 2, ponieważ te postaci takie z różowymi gwiazdkami to są wersje jakby takie przebudzone postaci z żółtymi gwiazdkami. O tym, co to jest to przebudzenie, będziemy jeszcze mówić. Natomiast na razie można sobie tak ogólnie zobaczyć mniej więcej, ile tego jest. No, te modele niektóre są fajniejsze, niektóre są mniej fajne. Nie wszystkie robią jakieś kolosalne wrażenie, ale niektóre są całkiem ciekawe, całkiem fajnie wyglądają. Bardzo przyjemnie. Mają całkiem fajne animacje podczas walki. To jeszcze pokażemy. Pokazywałem samuraja, może na przykład pokażę, jak wygląda taki samuraj po przebudzeniu. Pewnie będzie zaspany, bo na kacu. Ej, no fajnie, fajnie. Nie, no, niektóre mają naprawdę bardzo fajne designy. Niektóre mają trochę mniej fajne designy. No, ale tutaj nie ma się jakby co jakoś tak strasznie czepiać. Ważne, że te postaci mają naprawdę fajnie zrobioną mechanikę. To jest coś, to jest bardzo mocna, silna, bardzo mocna strona tej gry. To jest właśnie ta mechanika, która stoi za tymi postaciami. Jak widzicie, każda ma jakiś tam swój rating gwiazdkowy. On odpowiada, no można powiedzieć, po pierwsze jakby rzadkości tego, jak ciężko jest zdobyć daną postać. Odpowiada też takim ogólnym, bazowym statom. Natomiast to, co jest ciekawe, to jest to, że każdą postać możemy ewoluować do maksymalnej ilości gwiazdek, czyli do 6. Także nawet jakiegoś takiego mobka, nie wiem, dwugwiazdkowego, z którym zaczynamy, możemy ewoluować do 6 gwiazdek. On oczywiście będzie miał staty dalej słabsze stosunkowo niż postaci takie naturalne, pięciogwiazdkowe czy czterogwiazdkowe, natomiast no, będzie już na tyle jakby silny, że będzie w stanie być używany do nawet takich endgame'owych zadań. Jest kilka takich postaci, które mają, nie wiem, 2 gwiazdki czy 3 gwiazdki na początku, a mimo to ludzie rozwijają je do 6 gwiazdek i są naprawdę bardzo mocne.
Najczęściej ze względu na pewne wyspecjalizowane funkcje, które pełnią, i to też jest bardzo fajne w tej grze, że spora część postaci pełni takie funkcje bardzo wyspecjalizowane. To nie jest taka prosta gra, w której wybieramy gości, którzy mają najlepsze staty, jasne, łączymy ich w team i napierdzielamy. Tylko tutaj bardzo ważny jest pomysł, bardzo ważna jest synergia różnych skilli. Można naprawdę fajne rzeczy z tym robić. Tak jak mówiłem, są różne wersje elementarne. Standardowo gramy w zasadzie głównie trzema elementami na początku, czyli ogień, woda i powietrze. Mamy klasyczne zależności, jak w większości tego typu gier, czyli ogień jest mocny na powietrze, powietrze na wodę, woda na ogień. Dodatkowo mamy jeszcze jednostki światła i ciemności, które są silne względem siebie. Natomiast te jednostki światła i ciemności jest dosyć ciężko zdobyć. One nie wypadają z klasycznych summonów. Je możemy zdobyć z takich specjalnych scrolli, które dosyć ciężko jest zdobywać. Czasami z tak zwanych secret dungeonów czy różnych eventów też możemy je zdobyć. Pokażmy może teraz, jak wygląda, nie wiem, taki panel przykładowej postaci. Może zobaczmy sobie tak, żeby go było widać. To już jest postać przebudzona. Czyli ma różowy, takie różowe gwiazdki czy fioletowe. Dodatkowo zmienia się też troszeczkę jej model podczas przebudzenia. To już pokazywaliśmy mniej więcej, jak ta różnica wygląda. No i jednostka dostaje jakieś swoje takie unikalne imię, zależne od tego, z jakiego elementu się wywodzi. Na przykład to jest, załóżmy, Sylfid, to jest nazwa taka ogólna jednostki. No. Natomiast po przebudzeniu ona dostanie jakieś tam swoje inne, klasyczne inne imię dla tego danego elementu, czyli na przykład Sylfid powietrza, to będzie Akacist, czy coś takiego, nie pamiętam dokładnie. Mamy tutaj opisane, co się dzieje po przebudzeniu, czyli jeden skill nam się dużo, znaczy zwiększy nam się moc tego skilla. Tutaj standardowo jest taka tarcza tworzona dla drużyny, która działa przez 3 tury, natomiast po przebudzeniu ta tarcza się skaluje z levelem, a oprócz tego zwiększa jeszcze odporność na ataki krytyczne. Czyli jakby naszym jakby celem jest przebudzenie, tak? Czy to są jakby takie dwa poziomy rozwoju? Po pierwsze przebudzenie. Przebudzenie możemy zrobić w każdej chwili, niezależnie od levelu, natomiast możemy też ewoluować, dodając jeszcze jedną gwiazdkę do tego, aż do 6 gwiazdek maksymalnie, i żeby zrobić ewolucję, potrzebujemy wymaksować postać, aha, a potem poświęcić na jej ewolucję tyle, ile ona ma gwiazdek, to tyle postaci tylogwiazdkowych. Czyli a, załóżmy, żeby tego mojego Sylfida na 5 gwiazdek ewoluować, potrzebuję ją najpierw wymaksować, a potem poświęcić 4 czterogwiazdkowe postacie inne. To też jest fajne ze względu na to, że nawet jak trafimy jakąś postać słabą, załóżmy czterogwiazdkową, czy coś, która nam nie jest potrzebna, no to mimo wszystko jest ona bardzo cennym materiałem do ewolucji i tak samo sprawia to, że opłaca się rozwijać nawet te takie słabe jednostki na początku, jeżeli nie macie lepszych, bo nawet jeżeli potem dostaniecie jednostki, które będą dużo lepsze, to tych słabszych, rozwiniętych będziecie mogli użyć jako materiału do ewolucji. Czy przebudzone postaci nadal można ewoluować? Tak. Tak, to okay. Jest zupełnie niezależne. Koszt przebudzenia też nie zmienia się podczas ewolucji. Także to można robić w dowolnej kolejności. Wiadomo, że opłaca się zrobić ten awakening, jeżeli wiecie, że będziecie używać tej jednostki. Szczególnie, że ten awakening często daje dosyć znaczące zmiany w mechanice postaci. No, dodaje jakiś bardzo ciekawy skill, czy na przykład tutaj wzmacnia, to jest jedna z lepszych postaci, takich łatwych do zdobycia, bez wydawania kasy, bez płacenia. To jest Raok, czyli Inugami Ogniowy. I on na przykład standardowo ma taki skill, który no, działa tak typowo. To jest jego najzwyklejszy atak, bez żadnego cooldownu. Po prostu zadaje damage i ma szansę na 2 tury zmniejszyć obronę przeciwnika. Natomiast po przebudzeniu ten atak ma dodatkowo 30% na to, że będziemy go zaatakować jeszcze raz. Od razu. Tak, w połączeniu z jego skillem pasywnym, który sprawia, że za każdym razem, jak zabije przeciwnika, dostaje jeszcze jedną turę, to sprawia, że można go fajnie używać do farmienia, bo jest w stanie na przykład, wiesz, zabić wszystkich przeciwników, zanim w ogóle się ruszą.
Skille są najróżniejsze, nie ma sensu tutaj jakoś ich omawiać poszczególnie, bo naprawdę są najróżniejsze, najdziwniejsze, najbardziej wyspecjalizowane, od jakichś prostych ataków obszarowych, czy jakichś debuffów, po jakieś różne dziwne tworzenia osłon, czy manipulacje innymi statusami. No, naprawdę jest to fajnie zrobione. Dodatkowo część postaci ma leader skill, też znane z mechaniki tego typu gier. To jest taki, tworząc team, mamy jeden slot na lidera i ten, umieszczając taką postać w tym slocie, dla całej drużyny jest określony leader skill. On też jest zależny od postaci, może być różny. Albo na przykład odporność zwiększa, szybkość, czy szanse na trafienia krytyczne. No jest tego naprawdę dużo. Tak jak mówiłem, spora część postaci dostaje podczas przebudzenia jakiś taki swój skill, który najczęściej właśnie wyróżnia na tle tych innych elementów. Natomiast są też postaci, które stosunkowo niewiele zyskują na przebudzeniu. O, na przykład on zyskuje jakiś bonus taki do statów, tak? 15% na trafienie krytyczne. No to jest fajne, natomiast no nie jest to jakieś takie, nie jest to game changer, prawda? Natomiast też zmieniają się ogólnie jego staty, no na plus. Chociaż czasem niektóre staty mogą ulec zmianie na minus, wynika to jakby z takiej specyfiki, nazwijmy to klasowej, czyli jeżeli mamy jakiegoś gościa, który jest damage dealerem, to podczas przebudzenia może zyskać dużo do ataku, na przykład, natomiast może troszeczkę stracić obrony. Żeby dokonać przebudzenia, musimy zebrać odpowiednią ilość takich esencji, nazwijmy to, które farmimy w odpowiednich dungeonach, to też jest znany motyw z tego typu gier. To, co jest fajne, po najechaniu na taką esencję wyświetla nam się taka krótka ściągawka, gdzie możemy to zdobyć. Nie trzeba do wiki zaglądać, nie? Nie trzeba. A skoro już o tym mówimy, to jest bardzo fajny system, który mi się bardzo podoba. Jakby taka wbudowana wiki, można powiedzieć wbudowana mini wiki. Klikając sobie na taką ikonkę przy każdej postaci, możemy zobaczyć, co inni gracze piszą na temat tej postaci. Super. I to jest naprawdę super. Znaczy, to byłoby super, gdyby nie to, że to jest strasznie zaśmiecone. Zdarzają się oczywiście jakieś sensowne wpisy, natomiast no, sporo jest wpisów takich typu daj mi lajka, to ci wyślę tą jednostkę, albo coś takiego. I często, po pierwsze, często można nie znaleźć naprawdę nic sensownego na temat tej jednostki, a po drugie jednak te wpisy no nie dają nam takiego dobrego obrazu tej jednostki na tle innych. Znaczy, w przypadku większości jednostek znajdziecie kogoś, kto mówi, że ta jednostka jest super i że dajcie jej takie runy i będzie super wymiatać. No, oczywiście to jest fakt, że każdą jednostkę, jak się dobrze rozwinie, da dobre runy, to ona będzie całkiem sensowna. Natomiast no, nie jest tak, że każda z tych jednostek, o których ktoś napisze, że są dobre, faktycznie są dobre na tle innych. To prowadzi do następnego pytania. No. Co daje komuś jakieś bonusy w pisaniu tych recenzji? Nie wiem, wydaje mi się, że... Bo tam mówię, że daj mi lajka, może tak. Te lajki to może dostają coś? Nie, nic nie dostają. Nie? To jest po prostu trolling, moim zdaniem. A, okej. Okay. Natomiast no, wystarczyłaby, nie wiem, albo żeby ktoś od czasu do czasu przeglądał te teksty, które tu są wypisywane i po prostu ewidentnych troli z kamerów po prostu usuwał i dawał z bana na pisanie tego, albo żeby dali jakiś system, nie wiem, downvote czy coś takiego, żeby samo community mogło się pozbywać tych takich skilli, które, znaczy tych opisów, które troszeczkę zaciemniają taki obraz realny. Bo ogólnie sam pomysł jest super, mi się bardzo podoba, to jest świetne. Tak, niezłe. Świetne, bardzo pomocne i no szczególnie, że to jest gra mobilna i przecież nie zawsze jak gramy tak w telefonie mamy dostęp do wiki, no niekoniecznie. No, możemy wychodzić z gry co chwilę i sprawdzać w przeglądarce w telefonie, no ale to nie jest zbyt wygodne. Mówiłem troszeczkę o runach i to też jest super system. To jest jakby taki alternatywny sposób rozwoju postaci, no bo wiadomo, że jest level, jest ilość gwiazdek, jest to przebudzenie. Natomiast oprócz tego mamy jeszcze runy. Każda postać ma 6 takich slotów na runy. Te runy zdobywamy robiąc różne tam misje, dungeony i tak dalej. Te runy mają swoją określoną bazową wartość, mają określone dodatkowe bonusy, dodatkowo są podzielone na takie sety, czyli takie zestawy. I na przykład używając, załóżmy, 3 run z danego zestawu, czy na przykład 4, no, najczęściej to są zestawy po 4 albo po 2. Na przykład to są runy Fatal, które mają coś takiego, że dają bonus plus 30% do ataku, jeżeli 4 runy takie umieścimy.
No, dodatkowo jeszcze dochodzą te parametry na tych runach i to jest losowe. Te runy są najróżniejsze, mają od 1 do 6 gwiazdek, tak samo jak potworki. Możemy je ulepszać, zależnie od tego, ile runa ma gwiazdek, to tym, może to pokażemy. Tym większy bonus dostajemy podczas tego power-upu. Wydajemy na to taką kasę grową. No i widzicie, zwiększa się ten bazowy, a akurat się nie udało. Zwiększa się ten bazowy poziom bonusowego, bonusu procentowego do ataku. Oprócz tego można jeszcze dostać dodatkowo jakieś dodatkowe tu czasem parametry. I tutaj mówię, te runy są najróżniejsze. Ogólnie o runach powiem troszeczkę więcej w jakimś takim poradniku, który pewnie będziemy kręcić do tej gry dla początkujących. Natomiast na razie powiem tylko tyle, że jest to bardzo fajny system, który tak pozwala dodatkowo jeszcze spersonalizować te postaci. Można tworzyć różne buildy, czy lepiej jest iść na przykład w atak, czy w obronę, czy w hapeki, czy w prędkość. No, naprawdę jest bardzo dużo możliwości, a oprócz tego te runy są bardzo losowe. No takie trochę jak właśnie ekwipunek w Diablo, taki losowany, wiesz. Możesz na przykład szukać jakiejś idealnej runy, no po prostu do ile dusza zapragnie. Zawsze znajdzie się jakaś troszeczkę, można troszeczkę lepszą znaleźć. Tutaj z tego, co pokazujesz, to ogrom możliwości ze gra. Tak, jak najbardziej, jak najbardziej. Oczywiście na początku nie radziłbym się jakoś strasznie przejmować tymi runami, głównie skupiać się na tych dużych efektach, które dostajemy za kompletowanie tych setów takich. Natomiast te już, jakie są tutaj te bonusy, to można dopieszczać później, jak już mamy jakieś swoje ulubione, mocne postacie. Teraz tak, jak zdobywamy nowe postaci? Tutaj nie będzie specjalnym zaskoczeniem, jeżeli powiem, że robimy to na zasadzie summonów. Możesz zbliżyć troszeczkę, możesz. Mogę zbliżyć, no może akurat nie jak jestem w tym, ale ogólnie mogę zbliżyć. Mogę obracać. To twoje mopki sobie tak, łażą. Tak, to ciekawe, to są mopki, które mam, one sobie łażą po moim mieście. Może pokażę troszeczkę moje miasto. O, tutaj już zebrałem trochę rzeczy. Ej, no sympatyczne, powiem ci. To miasto tak sobie budujemy, możemy te budynki wykupować mniej więcej w okolicach 20 levelu, chyba już jest taki ostatni funkcjonalny budynek. No i sobie to stawiamy, natomiast nie jest to żadne jakieś, nie wiem, Farmville czy coś takiego, nie robimy tutaj farm, nie zbieramy co chwila. Mamy kilka takich rzeczy, które generują surowce i co jakiś czas możemy je zbierać, natomiast nie są to jakieś bardzo duże ilości. Widzę tam jeszcze portret twojej postaci, czy to sobie wybierasz? Tak, jak sobie założysz konto na Hive, to jest taki portal dla tego wydawcy, wydaje mi się. Możesz sobie tam ustawić awatar. No ja wziąłem jakiś taki generyczny. Dobra. Mówiłem o summonach. Postaci zdobywamy przez przyzywanie. Mamy unknown scrolls, które są takimi scrollami, z których wypadają potworki od 1 do 3 gwiazdek. Najczęściej 1 i 2. Trójka zdarza się bardzo rzadko. I to są scrolle, których multum będziecie zdobywać podczas normalnego grania. Mamy Mystical Scrolle, które działają jako takie premium summony. Tutaj dostajemy od 3 do 5 gwiazdek, ale 4 i 5 zdarzają się naprawdę rzadko. Ja już sporo zrobiłem tych summonów i póki co dostałem tylko 2 postacie 4-gwiazdkowe naturalnie, a reszta to są 3-gwiazdkowe. Mystical Summon to jest dokładnie to samo co Mystical Scroll, tylko że używamy do tego waluty premium. 75 potrzebujemy. Całkiem łatwo jest zdobywać te kryształy. Oczywiście nie jest to tak, że możecie w nieskończoność summonować, ale tak z normalnej gry, bez wydawania kasy, raz na 2 dni myślę, że każdy może sobie pozwolić na takiego summona specjalnego. A żeby było jeszcze lepiej, to te Mystical Scrolle też można zdobywać podczas normalnej gry. I nie mówię tutaj tylko o jakichś achievementach, czy jednorazowych rzeczach, czy eventach, bo tego też jest sporo i też sporo tych scrolli z tego leci. Ale robiąc zwykłe dungeony też można zdobywać te scrolle. Podczas normalnej gry, bez żadnych specjalnych okoliczności, to na przykład są 2 scrolle, które dosłownie przed nagrywaniem tej recenzji wydropiłem, robiąc zwykłego dungeona. Szansa nie jest duża, ale jest. Pokażesz nam jakiś summon? Pokażę, ale to może na koniec zostawimy. Jasne. Oprócz tego mamy social points, które działają tak jak te scrolle, takie najgorsze. To są punkty takie, które raz na dobę możemy wysyłać przyjaciołom po 10 punktów. I mamy jeszcze coś takiego jak summon monster. I to są takie części jakby z secret dungeonów. O tym jeszcze powiem.
bo to też jest całkiem ciekawy system. Także tak to mniej więcej wygląda. Mamy tutaj taką konstrukcję, która się nazywa Power Circle, czy coś takiego, Power Up Circle, gdzie możemy fuzjować jednostki. Możemy je ewoluować, właśnie tutaj widzicie, gdybym chciał ją na przykład na 5 gwiazdek podnieść, to musiałbym 4 jednostki 4-gwiazdkowe zużyć. Natomiast o ile fuzjowanie jest, działa tak jak w większości takich gier, czyli fuzjujemy po prostu mobki, no załóżmy tutaj mamy elementarne, chwileczkę, mamy element lightning, to kogoś z lightningiem podniesiemy, jakiegoś leszcza, a może tą panią na przykład. A już olewamy te elementy, może pokażemy przy okazji, jak wygląda taka ewolucja. Taka animacja. No jest na 20 levelu. 20 level to jest max dla dwugwiazdkowych jednostek. Level cap się zwiększa zależnie właśnie od ilości gwiazdek. 3-gwiazdkowe mają maksymalny level 25, 4-gwiazdkowe 30 i tak dalej. 6-gwiazdkowe mają maksymalny level 40 i to jest maksymalny level w grze w tym momencie. No i teraz, jeżeli poświęcę dwie dwugwiazdkowe postaci, kogo by tu sobie... A niech będzie ten Vagabond. Już trudno. Co prawda chciałem go użyć do skill upu, ale... Bardzo przyjemnie to wygląda. Mamy teraz 3-gwiazdkową postać. Ja ją oczywiście wyhodowałem tylko po to, żeby użyć jej jako karmy do podniesienia do 4 gwiazdek jakiejś innej postaci. Chyba swojej ciemnej harpi. Ale nie mam jeszcze drugiej, żeby zrobić level up, więc tego nie pokażę. Zresztą no... Mniej więcej pokazałem, jak to wygląda. Dodatkową funkcją fuzji jest podnoszenie poziomu skilli. Fuzjując moba tego samego typu, czyli na przykład, nie wiem, harpu z innymi harpu, zwiększamy automatycznie o jeden poziom któregoś ze skilli. Losowo. Losowo, ale ze 100% skutecznością. I to jest bardzo istotne, bo te skille naprawdę dużo zyskują na level upie. O ile te podstawowe najczęściej niezbyt dużo zyskują, ale to, co jest najważniejsze w tych takich drugich i trzecich skillach, jeżeli postacie mają tyle skilli, to jest zmniejszenie cooldownu. To jest naprawdę bardzo istotne i bardzo... Też to wpływa troszeczkę na to, że te postaci niskogwiazdkowe, których mamy dużo i które szybko możemy wymaksować, jeżeli chodzi o skille, stają się naprawdę niezłe, jak odpowiednio się o nie zadba. Dobrze, tutaj mamy Magic Shop. To jest kolejna bardzo ciekawa rzecz. Taki mały patent, a bardzo fajny. To jest sklepik, w którym co godzina zmienia się asortyment. I tutaj mogą być najróżniejsze rzeczy. Mogą być mobki do 2 gwiazdek, czyli nic specjalnego. Natomiast można je kupować jako materiał do ewolucji prostej albo jako materiał do skillapowania. Runy. Tak, mogą być runy. Zdaje się, że im mamy wyższy level, tym te runy mogą być mocniejsze, więc po pewnym czasie to może być sensowne źródło run, chociaż te wyżej gwiazdkowe są naprawdę drogie. Zdarzają się tutaj też scrolle i jedne i drugie. Czyli możemy tu też znaleźć scrolla premiumowego, takiego do nazwijmy to premium summona, który będzie kosztował około od 100 tysięcy do 140 tysięcy, dlatego dobrze jest mieć taką kwotę mniej więcej sobie trzymać, na wszelki wypadek, gdyby się scroll pojawił, a nuż coś fajnego z niego wyskoczy. No to świetny system jest. I tutaj jeszcze dodatkowo mamy życzenia. Raz dziennie możemy zagrać w taką ruletkę. Znaczy w zasadzie więcej niż raz dziennie za darmo. I tutaj możemy z takich ciekawych rzeczy zdobyć albo te premiumowe gemy, czyli te kryształki, albo na przykład jakiegoś Mystic Scrolla do summona takiego rzadszego, tak? Tak. Albo możemy zdobyć specjalnego potworka i to też może być potworek wtedy jasności lub ciemności. Natomiast tutaj, jak widzisz, zrobienie takiego, znaczy nie widzisz tego może, musiałbym kliknąć, ale to uwierz mi na słowo, że zrobienie takiego życzenia ponad tą normę 1 kosztuje 20 kryształów. Aha. Więc no jest tutaj już element pewien gry hazardowej, tak? Możesz wydać 20 i zarobić 50. Akurat tu dzisiaj jest 15,50, ale... A to się zmienia. Tak, to się zmienia, ale na przykład zazwyczaj jest 10 i 100. No więc wiesz, no już można trochę poryzykować. No oczywiście wiadomo, że to nie ma szans, żeby na tym wyjść na plus, ale no jeżeli, dom zawsze musi wygrywać. Jeżeli ktoś czuje nutkę hazardzisty w sobie, to może się w to pobawić. No taki kolejna miła, mała rzecz.
To są budynki, które generują surowce, już o tym mówiliśmy. Tutaj mamy tak, mamy budynek do fuzji tych esencji mniej skomplikowanych w takie wyższe esencje. Mamy, to jest też całkiem fajne, to jest taki mały lasek, do którego możemy sobie wsadzić cztery jednostki i one pasywnie zdobywają expa troszeczkę. No, fajne nabory. Do levelowania takich na przykład jednostek, których nie za bardzo chce nam się używać. Bo oczywiście to, co to może niewyraźnie to o tym powiedziałem, ale to, co jest ważne i to, co jest fajne w tej grze, to jest to, że jednostki zdobywają expa podczas walki i to całkiem dużo. Tutaj te fuzje raczej są pomocnicze w stosunku do kokrzenia expa w klasyczny sposób zażynania mobów, klasycznych grind. To mi się podoba, ja to lubię. Mm-hmm. No. Okay. I tutaj mamy fuzję, Fusion Hexagram tak zwany. Też całkiem fajna opcja, ponieważ tak jak mówiłem, szanse na zdobycie tych wysokogwiazdkowych jednostek są stosunkowo małe. I tutaj no, pojawia się taki problem, że można mieć farta naprawdę, znaczy fart może mieć naprawdę bardzo duże znaczenie. To znaczy, jeżeli gracie długo, to oczywiście statystycznie prędzej czy później traficie na jakieś dobre jednostki, ale może się tak nie stać. I też równie dobrze ktoś może mieć super farta, nie wiem, nie wydać grosza, a w ciągu pierwszego tygodnia zdobyć trzy postacie pięciogwiazdkowe naturalne. Natomiast jeżeli nie macie farta, to gra wam troszeczkę może pomóc. Tu jest takie coś, co pozwala nam ze stosunkowo łatwych do zdobycia mobów, trzygwiazdkowych, skonstruować, połączyć, jakby sfuzjować bardziej zaawansowane jednostki. Tych jednostek tutaj nie ma dużo, jak widzicie są dwie pięciogwiazdkowe i cztery i pięć czterogwiazdkowych naturalnych, co nie zmienia faktu, że to są dobre jednostki, może oprócz tego frajera, bo to jest straszne cieć, ale generalnie to są dobre jednostki. I można je tworzyć poprzez najpierw pozyskanie którejś z tych jednostek, znaczy wszystkich tych jednostek, trzeba je podnieść do czterech gwiazdek, obudzić, wymaksować i wtedy można je połączyć w taką czterogwiazdkową naturalną jednostkę, a potem te pięciogwiazdkowe składają się głównie z tych, właśnie z tych. Czyli można się pobawić i uzyskać jednostkę jakąś pięciogwiazdkową. Oczywiście to jest czasochłonne, to jest zasobożerne, ale jest to pewny sposób uzyskania tych jednostek i fajnie, że coś takiego zrobili. Bardzo miły ukłon w stronę graczy. I to chyba tyle. Tutaj jest nasz taki główny zamek. Tutaj mamy takie wieże obronne, które są istotne w PvP, ale o tym jeszcze będziemy mówić. Tutaj fajna rzecz jest, mam sobie ten taki budyneczek, który mi zwiększa szybkość regenerowania energii. Całkiem przydatna rzecz, ale o tym też zaraz powiemy. Jak wygląda sama walka i ogólnie taka mapa walki? No tutaj mamy mapę, w której taką klasyczną scenariuszową PvE, w której mamy określoną ilość takich dungeonów, nazwijmy to. Przechodząc jeden, odblokowujemy kolejne i tak dalej. W każdym dungeonie dropią inny zestaw run. Każda runa, jakby licząc od godziny 12, zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara, ma swój numerek. I ten numerek też odpowiada planszy, która tutaj jest. To znaczy mamy 6 run i tutaj zawsze dropi ta na samej górze, dwójka to zawsze dropi ta kolejna i tak dalej, zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara, natomiast run jest 6, 7 to jest boss, z bossa dropią wszystkie możliwe runy z tego setu. Dodatkowo każdy taki dungeon ma 3 poziomy trudności. Zależnie od poziomu trudności oczywiście zwiększa się, jak sama nazwa wskazuje, poziom trudności, ale też zwiększa się ilość expa, jaką zdobywamy i zwiększa się szansa na lepsze runy. To znaczy na pierwszym, znaczy na normalu chyba dropią runy jedno i dwugwiazdkowe, na hardzie dropią dwu i trzygwiazdkowe, na helu dropią chyba cztero i pięciogwiazdkowe, nie jestem pewien jak jest z sześciogwiazdkowymi. Ty grasz na helu? No zależy na której mapie. Na tej mapie pierwszej jestem w stanie trochę pograć na helu, ale na innych już czasem bywa problem. Może sobie zrobimy taką mapkę z bossem, pokażemy jak to wygląda. Zróbmy, ponieważ to jest boss wodny, to ja sobie wezmę jakiś team taki lightningowy. Może jakiegoś healerka by tu dorzucić. No to ten słynny niedźwiedź twój. Tak, słynny Ramagoz, zwany Ramagodem. Nie będę się na razie od nim rozwodził, może to jest temat na poradnik, ale to jest bardzo dobra jednostka dwugwiazdkowa. No i Star Battle.
Trochę uciążliwe jest to, że nie ma tutaj możliwości tworzenia jakichś presetów tych oddziałów. Za każdym razem musimy, musisz jeżeli samemu, chcesz tak? go zmienić, to musisz go stworzyć od nowa. Natomiast z drugiej strony to nie jest gra, w której grasz jednym teamem. No tutaj najczęściej dopasowujesz team po prostu do przeciwnika i stąd być może sensowne jest to, że za każdym razem musisz to od nowa robić. Mamy tutaj, możemy przyspieszyć grę. Zobaczmy sobie jeden, żeby było fajniej, żeby było widać wszystko ładnie. Mamy Auto Battle, który jest dosyć ciekawy. Ale o tym pomówię przy okazji jeszcze innego dungeona. No i zaczynamy. Tutaj jest licznik prędkości. Po wypełnieniu się postać dana może się ruszyć. Zacznijmy może od stworzenia takiej tarczy na naszych, która będzie absorbować sporo damage'u. Ta postać może leczyć i atakować. Tu widzicie te z zieloną strzałką, to są te, które, na które ta postać ma silny element. Niezwiadek. Tutaj może jakąś obszarówą zasuniemy. No nie wygląda to w sensie źle, powiem ci. Nie, wygląda całkiem fajnie, szczególnie, że też czasem są takie ujęcia... Trochę się obawiałem tej kreskówkowości troszeczkę, ale... No mówię, design nie powala niektórych jedno, znaczy... Większość jest taka przeciętna, niektóre są dosyć wieśniackie, ale niektóre są też bardzo fajne. Natomiast takie ogólne wrażenie moim zdaniem nie jest złe. Całkiem fajne są animacje, szczególnie jak się robi takie ujęcie ze zbliżeniem. Może zróbmy auto battle i przyspieszmy to trochę. Ile takich spotkań w tym lesie będziesz miał? Trzy, z czego trzecie to będzie już walka z bossem. Mam taki team, nazwijmy to trochę asekuracyjny. Ta pani jest takim supporterem, który tarcze ochronne tworzy, chociaż dosyć nie ma jakiegoś super levelu. To jest taki healer, chociaż ona chyba nawet nie ma jeszcze run nawet wsadzonych, więc ten jej heal jest dosyć taki mizerny. No to jest taki DPS, natomiast to jest mój taki rezerwowy tank. Myślę, że on w razie czego sobie poradzi, jak... Oj, nie wiem, czy on dożyje w ogóle. Ten twój pierwszy DPS? Mhm. Nie możesz go jakoś uleczyć? No, wiesz co, mogę, ale teraz już nie mam co leczyć. Możesz go wskrzesić. No, akurat nie mam postaci, która potrafi wskrzeszać. Ale oczywiście są takie postacie, jak najbardziej. Mówię, te skille są naprawdę najróżniejsze. To jest super, że nie ma tu takiej sztampy, że te skille są wszystkie takie same, typu, nie wiem, że jeden zadaje damage single target, drugi AOE, ale wszystkie to tak naprawdę jest to samo, tylko z różną tam wartością. Jest i niedźwiedź? W sensie wielki wilczek. A, dobra, już może zobaczymy na auto battle, jak to wygląda. Tutaj możemy sobie sprawdzić, jakie skille ma boss i tak dalej, żeby wiedzieć, czego można się spodziewać. No nie wygląda to dobrze. Wygląda. Im więcej Ramagos dostaje, tym jest lepszy. On tak? Dlatego jest dobry, bo ma, po pierwsze, jego skille operują na zasadzie HP-ków. Im więcej ma HP-ków, tym jest... Zobacz, jego atak skaluje się z maksymalnym poziomem HP-ków. Fajny ukłon w stronę tanka i fajne jest to, że właśnie często niektóre postacie specyficzne mają skalowanie ataków z innymi statami niż standardowo. Ma crouch, który pozwala mu 30% HP-ków zregenerować i dodać dopałkę do obrony, też zależne od HP-ków. No i ma clean shot niesławny, który zadaje bez żadnych modyfikatorów niemodyfikowalny damage w wysokości tego, ile HP-ków stracił w walce. No, czemu niesławny? W sensie jest to nadużywane? No w sensie taki, no mówię, nie wszystkim się podoba to, że są słabe postaci, które... Kurde, nie wiem czy... Dobra, zdążę. Nie wszystkim się podoba to, że są słabe postaci, które są w stanie... Rozumiem. Ojej. No tak, zobaczymy, co z tego wyniknie. Jeszcze zdążę go chyba raz uleczyć. No dobra. No i skończyło się. Nie wygram tego. Dobra, już może wezmę automatem. Nie poszło po myśli. Nie poszło po myśli. Przeliczyłem się. Powinienem go jeszcze trochę podleczyć. Ale tutaj mam taki nawyk, że on po tym ciosie może jeszcze zrobić to leczenie, bo jeżeli on zabije kogoś, to dostaje drugą turę tym ostatnim skillem.
No i tak to wygląda. Nie dostaliśmy nagrody, bo nie udało nam się przejść tej misji. Ale trudno. Raz, nie to chciałem pokazać. Tutaj w każdej. Tu akurat jest wkurzające, że gra nas czasami atakuje takim natrętnym reklamowaniem jakichś paków. W każdej takiej mapie mogą też wydropić różne moby. To jest ciekawe, bo one są niezależne zupełnie od tych postaci, z którymi walczysz. Ale masz tutaj listę taką, która ci pozwala dowiedzieć się, jakie moby możesz wydropić na końcu tej, Tylko nagrodę, tak? jako Po nagrodę tej prostu. rozgrywki. I niektóre są naprawdę niezłe. Z ciekawych rzeczy jest jeszcze coś takiego jak Trial of Ascension. To jest taki trochę bardziej endgame'owa zabawa. Jak Mortal Kombat. Tak, dokładnie. Masz tutaj 100 poziomów. Wow. One są coraz trudniejsze. Znaczy co 10 się zwiększa level mobów. I za każde 10 dostajesz jakąś nagrodę, plus za każde 5 dostajesz ileś tam tych kryształów premiumowych. No mi się na razie udało dojść do trochę powyżej 10 poziomu i nie wiem, czy do 20 dojdę. Co 30 dni chyba się odświeża ta tablica, od nowa można to robić. Ale warto zaznaczyć, że ostateczną nagrodą jest Legendary Scroll, który daje gwarantowaną 4 lub 5-gwiazdkową postać. 4 lub 5. Tak. Gdyby No ale to gwarantował jest, mówię, to jest takie pięciogwiazdkową. bardziej dla już takich graczy, no taki trochę endgame, nazwijmy to. Szczególnie te końcowe poziomy. I to jest fajny kolejny taki motyw. To są dungeony, czyli tutaj część jest stała, Dragon Slayer i Giant's Keep. Tu zdobywamy głównie różne runy potężne. Jak widać są też levele. Przechodząc jeden odblokowujemy kolejny. Tutaj mamy Hall of Magic, zawsze jest aktywny. Tutaj zdobywamy podstawowe esencje magiczne plus szansa na losowe esencje innych elementów, a oprócz tego każdego dnia jest jakiś inny elementarny hall, który nam daje tę esencję określonego elementu. I w tych dwóch, nie wiem jak zresztą, ale na pewno w tych dwóch jest szansa na te Mystic Scrolle. Dodatkowo jest jeszcze Secret Dungeon, w tym momencie nie ma żadnego otwartego, ale działa to na tej zasadzie, że tutaj możemy dropić jakby części określonych konkretnych mobów. Działa to tak, że załóżmy, jeżeli mam Hall of Water, to kończąc Hall of Water mam szansę na odkrycie sekretnego dungeonu jakiejś wodnej jednostki, dwu lub trzygwiazdkowej, i wtedy przez godzinę mogę walczyć w tym dungeonie, zdobywając jakby takie elementy tej jednostki. Jak uzbieram tam 20 czy 40, to mogę ją wtedy ze stuprocentową pewnością przyzwać. Dodatkowo każdy, kto jest na mojej friendliście, ma dostęp do tego dungeonu i robiąc ten dungeon też dostaje jakieś tam części z tego, co on uzbiera. Pokażemy może, Kontentu jak ogrom wygląda jest. taka walka. Myślę, że to już mi się uda, nie będzie obciachu. To jest Water Guardian. Każdy ma jakieś tam swoje mocne strony. Ten akurat jest dosyć pakerny, jeżeli chodzi o ilość hapeków. Nawet masz niedźwiedzia. Oprócz tego każda taka bitwa z bossem takim tego typu, większym, jest wzbogacona o takie dwa kryształy, które mają różne elementy i znajdują się po bokach przeciwnika. Zaraz to pokażemy, ale to, co jest fajne, to jest to, że w Autobattle możemy ustawić kolejność atakowania tych kryształów. Na przykład, czy najpierw zaatakować któryś kryształ, a potem bossa. To jest Bardzo fajne, wygodne. jeżeli chcemy farmić tak na Autobattle określone dungeony. Jeżeli mamy team, oczywiście, który jest w stanie temu sprostać, no bo Autobattle jest w miarę niezły, to znaczy leczy, jak jednostka ma mało hapeków, a atakuje, jak nie leczy, i jak ma kogo atakować, i atakuje tych na przykład, którzy mają osłabiony pancerz. Ale nie zmienia to faktu, że jednak no, nie jest specjalnie mądra, jeżeli chodzi o zastosowanie różnych takich bardziej strategicznych skilli. No, no, nie dałoby się tego dobrze oskryptować. No. Tu akurat mój team całkiem nieźle sobie radzi. Ta osłona już tej mojej postaci zaczyna całkiem nieźle działać. To jest mój drugi naturalny czterogwiazdkowiec. Mój pierwszy to był Fire Ninja, straszny dziad, zupełnie bezużyteczny. I tu mamy bossa. Najpierw zniszczymy, może ja tu zapauzuję. Tutaj są efekty, które dają te kryształy. Zobaczcie, ten kryształ prawy będzie dawał, jak tylko skończy turę, da na 2 tury niewrażliwość zupełną tej jednostce. Czyli generalnie coś słabego, ale na szczęście mam tego pana, który potrafi zdejmować efekty takie narzucone, więc być może to się uda. Już nie wiem, czy to na manualu robić.
Ten mój gryfon pełni rolę takiego wzmacniacza statów. O, właśnie zmarnował ten skill. On daje przyspieszenie całkiem niezłe teamowi co jakiś czas. Zresztą tu widzicie, że tutaj dosyć dynamicznie się zmienia sytuacja tych buffów i debuffów różnych. No i teraz będziemy go ciukać. Fajnie wygląda ten boss, taki duża postać, nie? Zajmuje no prawie tutaj cały już, ekran. Tutaj już to się ten kryształ oleje. W miarę powinno być ok, zaraz powinno rzucić nowy force field, to jest. Kolejne trzy tury bezpieczeństwa. Mam nadzieję, że ona się uleczy. O, no i nie wygląda to źle. No i myślę, że uda się go zmęczyć. Już go osłabiłeś chyba, nie? Tam jest... To jest tak, obniżenie pancerza. Wszystkie generalnie buffy i debuffy działają tak samo, niezależnie od postaci. To nie jest tak, że niektóre mają na przykład lepsze osłabienie pancerza, a inne gorsze. To też jest fajne, bo to też pozwala troszeczkę wyrównać jakby użyteczność niektórych jednostek. Znaczy po prostu te słabsze jednostki są użyteczne w swoich określonych rolach. Oczywiście nie wszystkie, niektóre są zupełnie słabe. No i dwa unknown scrolle dostaliśmy. Dobra. Wydaje mi się, że omówiliśmy już wszystko. A, przepraszam, jeszcze jest PvP. Jeszcze jest PvP. Mamy takie prawdziwe PvP, gdzie walczymy z przeciwnikami jakimiś tam... Jakimiś tam. Zrobię refresha i powalczę z jakimiś cieciami. Będę się podniecał, że kogoś pokonałem. O, walka z pięciolevelowcem. Teraz pokażemy, jak wygląda taka walka. A, czyli z jakimś nowym będziesz walczył. Tak. A bo inaczej ty bym nie wygrał. Dam super buffa, bo będzie mi bardzo potrzebny. I atakę. A, one shot. A, jestem potężny. No, za nie ma matchmakingu jakiegoś, że tak sobie możesz jest. Atakować jakieś biedne. Teraz powiem, jak to wygląda. No dobrze, na przykład energię można wydropić podczas takiej walki, podczas każdej. Można też wydropić te kryształy premiumowe podczas normalnej walki, wiesz, czasem wypadają sobie z mobków. Dostajemy punkty jakby takie rankingowe i punkty glory. Dostałeś jakieś glory? Dostałem glory za ten glorious victory. I to wygląda tak, że przeciwników dobiera nam na zasadzie twojego jakby rankingu, czyli ilości tych punktów, jakie masz. Jeżeli masz wysoki, to będziesz trafiać na wysokolevelowców. Jeżeli masz niski, to będziesz trafiać na leszczy, których od razu rozwalisz. I powiem szczerze, że ja w tym momencie nie mam specjalnie teamu, którym mógłbym konkurować z jakimiś wyżej levelowymi graczami. Dlatego najsensowniej dla mnie jest zbierać te glory pointsy. Po prostu, tak, kosze, załóżmy kosze wszystkich niskolevelowców, których teraz tutaj mogę banalnie wykosić. Zgarniam za nich glory po 3 punkty za walkę. Potem robię refresh list, mam listę z koksami, których nie jestem w stanie ruszyć, więc z każdym po kolei sobie przegrywam. No. A potem robię znowu, bo to mi obniża z kolei ten ranking. Rozumiem. Potem robię znowu refresh, no i tak w kółko. No, na razie tak głównie wygląda. Takie... No to nie jest idealne. Nie no, ale to wynika z tego, że jakby ja nie jestem w tym momencie w stanie stworzyć takiego teamu, który byłby sensowny. Tutaj dosyć szybko dochodzisz do momentu, w którym te jednostki już zaczynają mieć całkiem wysoki level i do momentu, w którym jesteś w stanie już jakąś sensowną strategię opracować na to wszystko. Natomiast do tego czasu no musisz się zadowolić po prostu tym, co masz. To oczywiście, broń Boże, nie znaczy, że wiesz, że nie płacąc nie możesz konkurować, bo możesz jak najbardziej, tylko to jest po prostu, trzeba poczekać trochę, zebrać odpowiedni team odpowiednio zdywersyfikowanych postaci, żeby stworzyć jakieś fajne strategie. Dodatkowo mamy taki system Rival, gdzie mamy jakby takich NPC-ów, z którymi możemy walczyć na arenie i za każdą taką walkę dostajemy 2 kryształy. Oni mają sobie jakiś tam swój czas, po jakim może stoczymy taką walkę. Nie wiem, czy mój team był odpowiedni, ale mam nadzieję, że coś się uda zdziałać. I to jest kolejne źródło darmowe tych kryształków. Zaczniemy od buffa pełnego. Teraz może
Aoe. On jest fajny, bo jak kogoś zabiję tym atakiem, to dostaję drugą turę, ale chyba zrobimy obszarówkę jeszcze jedną. Tak, to była dobra decyzja. I skończymy może tym. No, coś odbił jakiś damage. No proszę, co za cwaniak. I dwa kryształki kolejne zdobywamy. Czyli jakoś to leci, nie? Jakoś to leci, dokładnie. Małe ilości, ale często i naprawdę można uciłać sobie bardzo, bardzo sensownie na te wszystkie różne takie premiumowe rzeczy. Dodatkowo jeszcze, widzisz, tutaj jest cooldown tak 12 godzin. Wydaje mi się, że na niektórych jest 24. Generalnie ten cooldown zależy od postaci, ale jak widzicie, jest trochę do odblokowania tych postaci. No i jak załóżmy całą taką serię pokonasz, no to jest raz, dwa, trzy, 4, 5, 6, 7, 8, 9 razy 2, no to 18. to jest prawie 20 gemów, tak? Co nie wiem, raz dziennie, czy nawet dwa razy dziennie. Czyli to jest 40 gemów, czyli prawie połowa, w Na zasadzie sumona. więcej niż połowa jednego summona. Dodatkowo mamy jeszcze daily questy, które są banalne, wykonalne dla każdego bez względu na level jednostki. Jedyny problem to jest, jeżeli nie masz pięciu przyjaciół, to możesz mieć problem, żeby to zrobić, ale to nie jest problem kogoś tam sobie zaprosić. Wykonujesz proste zadania i dostajesz w sumie 10 gemów. Znaczy, najpierw dostajesz 3 za zużycie 20 punktów energii dziennie, a 7 za wykonanie tych pozostałych rzeczy. Czyli też jest to kolejne 10 dodatkowych gemów. Jeszcze może pokażę shop, tak na szybko. Tutaj kupujemy standardowe budyneczki. Niektóre są za kryształy, na przykład ten tytan, którego sobie kupiłem za tam uciłane kryształki. On generuje dziennie 3 kryształy, co 8 godzin jeden. Dodatkowe takie pola, które generują exp dla jednostek. To w zasadzie tyle. Możemy sobie drzewka stawiać, kamyczki. Czyli trochę jak Możemy farmy. sobie. No tak, tylko że stawiasz je dla ozdoby, a nie po to, żeby się nimi zajmować. Możemy tutaj sobie rozwijać tą naszą wysepkę. To jest dosyć tanie. Ja już szybko rozwinąłem wszystko. Glory Shop to jest sklep, w którym możemy wydawać te glory punkty z areny. I tutaj możemy kupować albo właśnie scrolle do takich rzadszych summonów, albo Devilmona, to jest bardzo ważna jednostka i prawdopodobnie to jest najlepsza rzecz, którą każdy powinien kupować jako pierwszą. Chociaż mnie oczywiście kuszą te scrolle zawsze. Bo to jest taki stworek, którego jak sfuzjujemy, to on zawsze podnosi o jeden poziom któregoś skilla. Także to jest dobre, bo to jest jedyny sposób na sensowne rozwijanie skilli postaci pięciogwiazdkowych czy czterogwiazdkowych. Ale możemy też sobie stawiać jakieś takie budynki, które pełnią specjalistyczne funkcje. Ja polecam to. Mysterious Roślinka. Plant zwiększa regenerację energii, czyli po prostu możemy częściej, więcej energii dostajemy, częściej możemy grać, ale są też różne takie budyneczki, na przykład zwiększające ogólnie atak wszystkich ogniowych jednostek, czy tam obronę różne, nie wiem, to na przykład atak ogólny, tutaj HP-ki zwiększa, no jest tego troszeczkę, można się pobawić. Rzecz, o której jeszcze nie powiedziałem, dotyczącą PvP, to jest to, że tego może nie było widać podczas tego mojego epickiego boju, ale podczas walki każda jednostka. Może ja to na szybko pokażę, jeszcze to będzie chwila. Weźmiemy jakiegoś koksa, no, z czwarty level na przykład. Będzie ciężko. Podczas walki, jakby inną strategię musimy przybrać podczas obrony, a inną podczas ataku. Czyli filozofia ataku polega na tym, żeby jak najszybciej skończyć z przeciwnikiem, bo przeciwnik, który się broni, co prawda gracz nim nie steruje, tylko komputer, ale czas działa na jego korzyść. Tutaj jest taki, nie wiem, czy kurczę, ten licznik się pojawi w ogóle. No ale, bo może on nie ma jeszcze wieży obronnej, ale generalnie to tutaj w rogu jest taki licznik takiej wieży obronnej i jak ten licznik się napełni, to wtedy nasz cały team otrzymuje obrażenia AOE. I im więcej razy ta wieża uderzy, tym szybciej uderza po raz Fajne. kolejny, więc taką jakby podstawową strategią defensywną,
a team defensywny ustawiamy jakby w oddzielnym miejscu, jest po prostu branie jak najbardziej wytrzymałych, takich pakernych jednostek, które, na które trzeba mieć jakiś sposób, żeby się przez nie przebić, bo są też takie jednostki, które są tak wkurzające, że musisz mieć, po prostu musisz opracować strategię, jak w ogóle je ugryźć. I tutaj sobie ustawiamy ten team właśnie w tym naszym zameczku. Oj, nie to. Jak sobie klikniemy, mamy defense team. Ja sobie ustawiłem najsłabszy, żeby mi sami zbijali mój ranking, żebym mógł sobie zabijać noobów i koksić glory. A powiedz mi, czy w sensie, jeżeli ustawisz jakiś mocny team defensywny sobie, to czy każdą taka walka ci daje coś, tak? Wydaje mi się, że tak, ale chyba głównie punkty rankingowe, a nie samo glory, no bo to, o czym jeszcze może nie wspomniałem a propos tego PvP, to jest coś takiego jak ranking i to, że są cotygodniowe nagrody, no to też, nawet grając jak ostatni szmaciarz dostajecie jakieś tam kryształy co tydzień z tej nagrody, a grając już troszeczkę lepiej dostajecie całkiem przyzwoite ilości tego, dostajecie jakieś unikalne jednostki, na przykład właśnie z tych takich elementów, do których normalnie nie ma dostępu, czyli tutaj w tym przypadku na przykład światła, chociaż to się zmienia. Także no co, jest to też kolejna rzecz, na której można się skupić. Dobra, mówimy już chyba dosyć długo. Na koniec może wspomniane pule. Alright. Na początek trochę unknownów. W międzyczasie może tak podsumujemy. No, mi ta gra bardzo przypadła do gustu. Ma bardzo fajny system, jest bardzo liberalna, jeżeli chodzi o płatności. Naprawdę spokojnie można sobie grać, nie wydając grosza i mimo wszystko coś tam w niej zdziałać. Nie jest dla wszystkich. Jest tutaj troszeczkę grindu i troszeczkę levelowania takich na przykład słabych jednostek tylko po to, żeby ich użyć jako pokarmu do ewolucji. Ale no ja akurat, no powiem szczerze, wolę coś takiego, wolę taki grind niż na przykład granie cały czas tym samym teamem jednym i rozwijanie jednostek poprzez fuzje, których i tak najczęściej nigdy nie będę używał. Sama różnorodność tych skilli i tych postaci na pewno działa na olbrzymią korzyść dla tej gry. Dobra, chyba dosyć tych śmieci. Co to? Summonujesz teraz? Tak. Rare jakiś, nie? Nie no, gdzie to są zwykłe. Dobra, robię Mystical Scrolla. No to trzymamy kciuki. Trzymaj kciuki i mają się pojawić takie błyskawiczki. To oznacza, że nie jest trzygwiazdkowy, tylko 4 albo 5. Błyskawice! I dupa. To nie ma błyskawic? Nie ma. No co to? No dobra, nie mam tej jednostki. No nie wiem, czy nie sądzę, że mi się do czegoś przydała, no ale. No dobra, może chociaż teraz. No dajcie błyskawice. Nie, dupa. I drugi Marshall Cat. O Jezu, beznadzieja. No i tak to właśnie wygląda. Tak najczęściej wyglądają summony i to musicie się do tego przyzwyczaić, że tutaj to nie jest tak, że wydacie, o, wydałem $5 na summony, to teraz zaszaleję i pięć gwiazdek. Nie. Będzie tak. Wydacie, nie wiem, nawet $20 na 15 summonów i będziecie mieć tak. Trzy gwiazdki i tak do końca. A jak będziecie mieć super farta, to być może jedna z tych jednostek będzie miała 4 gwiazdki. Także mniej więcej tak to wygląda, więc mówię, no nie, moim zdaniem nie ma co jakoś się specjalnie napalać na te jednostki wysokogwiazdkowe, można sobie spokojnie rozwijać fajnie te słabsze jednostki, a te lepsze przyjdą z czasem i z fartem. Albo nie przyjdą. Albo i nie. Tak jak mówiłem, pewnie nagramy jakiś poradnik do tej gry, a póki co, jeśli macie jakieś pytania, to zapraszamy do komentarzy. No i to by było na tyle, dziękujemy, pozdrawiamy.